Nie mam czasu, by czytać. Hej kochani, tutaj Booksholik. No i dzisiaj chciałabym poruszyć temat trochę pogadankowy, dotyczący właśnie stwierdzenia nie mam czasu, by czytać. Jest to jedno z najbardziej znienawidzonych przeze mnie stwierdzeń, ze względu na to, że ludzie chyba sobie nie zdają sprawy, co to znaczy, a przynajmniej dla mnie, dla książkoholika, kiedy oni mi mówią, nie mam czasu czytać. Tak naprawdę ja rozumiem, można mieć więcej czasu na czytanie i mniej. Ja to widzę teraz, kiedy właśnie podchodzę do matury. No i gdzie wcześniej mi się zdarzało przeczytać 4-5 książek miesięcznie, teraz czytam 2 maksymalnie, a czasem nawet i 1. Ja to naprawdę rozumiem, bo daje się wszystko, żeby zdać tę maturę jak najlepiej. Ale są ludzie, którzy mówią, że nie przeczytali nic przez rok, bo nie mają czasu. Tak mnie wkurza to stwierdzenie, że nie ma się czasu na czytanie. Zwróćmy uwagę na to, ile spędzamy czasu oglądając telewizję, przeglądając telefon, na takie bzdetne aplikacje, takie bzdury malutkie typu Snapchat, Instagram i wszystko dookoła. Naprawdę leci nam masa czasu. Jakbyśmy chcieli poświęcić go troszeczkę inaczej, to byśmy to zrobili, ale jednak no, widać, że tego nie chcemy zrobić, tylko chcemy po prostu siedzieć i zajmować się czymś innym niż czytanie. A ludzie mówią, o, wiesz co, ja po prostu nie mam czasu, by czytać. Ty powinnaś mnie zrozumieć. Ja jestem w liceum, albo mam jakiś egzamin, albo nawet prawo jazdy. No i to jest dla mnie najważniejsze. Ja w ogóle nie mam czasu, by czytać. Wiecie co? Powiem wam coś szczerze. Założyłam ten aspekt w moim liceum. Kiedy szliśmy, byliśmy wszyscy w pierwszej klasie liceum, gdzie te rozszerzenia jeszcze nie wchodziły do nas. Jeszcze mieliśmy takie, wszyscy szliśmy równym programem. Czytało bardzo wiele osób, w tym i ja. Moja miłość do książek narodziła się tak bardziej intensywniej w liceum, mi się wydaje. W tam trzeciej gimnazjum się zaczęła. A więc bardzo się narodziła w liceum, więc bardzo patrzę na aspekt czytania książek przez młodzież. No i nie widzę tego. Tak naprawdę rzadko widzę dziewczynę, która trzyma w ręku swoją książkę. Ale ja nie mówię o tym, że trzeba iść przez korytarz, pokazywać wszystkim, że ja czytam i ja jestem super. Nie chodzi mi o to. Nie zauważyłam sobie nawet czytającej na korytarzu jakąś powieść. No a wiecie co? Wydaje mi się, że przerwy są takim momentem, w których moglibyśmy przeczytać bardzo dużo, ponieważ to 10 minut co pewien czas, a jest to też odpoczynek dla nas. Poza tym, szczerze, książki są czymś bardzo wartościowym, które książki po prostu kształtują i ukazują nam jakąś drogę życia, jakieś aspekty, które nie są poruszane u nas, albo żebyśmy chcieli, żeby były poruszane u nas, a po prostu nie są. I one nam to pokazują, tylko że ludzie chyba tego właśnie nie doceniają, bo bardzo mało widzę osób czytających, no. Jak można tak robić, powiedzcie mi? Tak naprawdę nie wiem, jak można nie mieć czasu na czytanie. Dajmy przykład. Są osoby, które mówią, że nie mają czasu na czytanie, ale za to uwielbiają seriale i oglądają ich milion. Jak możesz nie mieć czasu na czytanie, skoro poświęcasz na serial na 4 sezony, które mają po 20 odcinków, czyli powiedzmy na 80 odcinków razy 45 minut, ile to jest czasu? Tak naprawdę ja nie wymagam, żeby ludzie czytali miliony książek. Wystarczyłoby, żeby po prostu jedna osoba w naszym kraju przeczytała rocznie jedną książkę, mnie by to naprawdę ucieszyło. Nasze czytelnictwo by wzrosło. Ja w ciągu roku nigdy jeszcze nie udało mi się przeczytać 50 książek, chociaż bardzo się staram. Zawsze jest to granica 40-40 parę, więc myślę sobie o takich osobach, które czytają ich 200 na przykład i my się wliczamy do nawet nie jednej książki na jedną osobę w naszym kraju, co jest naprawdę straszne. Poza tym, wiecie co mnie jeszcze wkurza? Ja czytam dużo i jak ludzie mówią, że nie mają czasu na czytanie, to jest jedno z najbardziej irytujących rzeczy, ale poza tym są też takie osoby, które podchodzą do ciebie i mówią, po co czytasz? Są ciekawsze zajęcia. Marnujesz czas, albo ty tylko siedzisz w tych książkach, co one ci w życiu dadzą? Prawda jest taka, że no, tak naprawdę jest to moje hobby i poświęcam bardzo dużo czasu na to czytanie i tak naprawdę nie jest to jakoś takie bardzo ambitne zajęcie, bo tak naprawdę spędzam tak wolny czas, inni wolą oglądać filmy, ja wolę po prostu czytać. Ale tak naprawdę, wiecie co?
Ja nie czytam jakichś wielkich ilości książek. Ja czytam przeciętnie, wydaje mi się, książki. I tak naprawdę zauważam, że skoro czasem potrafimy usiąść w jeden dzień i przeczytać jedną książkę naraz, to tak naprawdę, jeżeli by nam się naprawdę chciało, byśmy mogli przeczytać przynajmniej cztery książki w miesiącu, co naprawdę nie jest dużo. Poza tym wkurzają mnie osoby, które mówią: ja nie lubię książek, ja nie lubię niczego, ja nie czytam, bo nie mam czasu. A kiedy przychodzą jakieś lektury szkolne, to zawsze mają je przeczytane. Skoro umiesz przeczytać lekturę, to znajdziesz jakąś lekturę poza lekturami szkolnymi, które mogłyby cię zaciekawić i mógłbyś po niej sięgnąć i przeczytać. Ja wiem, że może to być szukanie dziury w całym, ale trzeba zrobić wszystko, żeby nasze czytelnictwo wzrosło. I tak naprawdę egzamin maturalny mam za 40 dni. No i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo mało czasu. I wiem, że będę czytać mniej, ale no bez przesady, żeby nie przeczytać żadnej książki w tym okresie czasu. Nie wiem, czy osoby, które mają właśnie nawet teraz maturę, myślą o tym, że książki mogłyby się przydać na maturze. Myślicie o tym? Mam nadzieję, że tak. Bo jest dużo osób, które właśnie nie czytają, a przychodzi matura, przychodzą utwory literackie i nie czytasz lektur, nie czytasz niczego i do czego ty masz się odwołać. To jest właśnie to pytanie. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że ja czytam tyle, że odwołuję się do książek, które ja mam na półce, które przeczytałam i zawsze sobie jakoś umiem poradzić, bo czytam bardzo różne gatunki książek. Są też osoby, które przeczytały w życiu tylko na przykład Zmierzch i odwołują się zawsze do Zmierzchu. Nic do tego nie mam, bo coś przeczytały. Ale są osoby, które mówią, że nie, czytanie jest fu, ble, nie lubię czytać. Wiecie co, mi się też wydaje, że to jest taka kwestia, że to przychodzi z wiekiem. Ja no lubię książki od zawsze, choć u mnie nikt w rodzinie nie fascynował się po prostu tymi książkami, ale są osoby w mojej rodzinie, które polubiły czytanie, no na przykład moja ciocia przeze mnie. A są też takie osoby, jak na przykład mojej przyjaciółki mama, która powiedziała, że ona nigdy nie lubiła czytania, ale w życiu przyszedł jej taki moment, że zaczęła chcieć czytać te książki i czyta ich troszeczkę, nie mówię, że naukowo dużo, ale widzi w tym jakiś relaks, jest ciekawa historii. Tak naprawdę, czy wy jako osoby oglądające na przykład filmy, myślicie czasem o tym, że to jest oparte na książce, która może być nawet lepsza niż ten film, który widzicie? Bo to jest naprawdę taki aspekt, że oglądacie ten film i macie świadomość, że jest na podstawie książki. Nie chcecie po nią sięgnąć? Ja nie rozumiem, jak tak można. Podsumowując ten filmik, każdy ma czas na czytanie. I jeżeli chcecie czytać, to zrobicie. I wydaje mi się, że no, osoby, które czytają, patrząc na ten filmik, oglądając go, wciskając play, mogą potraktować te wypociny jako zbędne. Oni to wszystko wiedzą, bo przecież też uwielbiają książki. A jest to taki filmik skierowany bardziej do osób, które tych książek nie czytają. Jest ich troszeczkę dużo, więc mam nadzieję, że ten filmik zachęci Was chociaż do przeczytania jednej książki rocznie. To nie jest naprawdę dużo. Możecie nawet pożyczyć książkę, czy tam kupić książkę, która ma 20 stron. Ale wiecie co? Chodzi o to, żeby nasze czytelnictwo rosło, żeby nasza jednolita cena książek nie weszła, żeby robić wszystko, żeby świat szedł w lepsze tory, żeby w Polsce wydawano więcej książek, które są za granicą. I żeby ludzie mieli pewność, że one się sprzedadzą. Nie, że może one się sprzedają. Trzeba mieć pewność, że te książki się sprzedadzą. No i mam nadzieję, że ten filmik daje Wam do myślenia. No jeżeli podobają Wam się takie filmiki pogadankowe, to napiszcie mi o tym w komentarzu. No i to wszystko na dziś. Do zobaczenia. Pa!